Każdy z nas odczuwa radość, gdy po dniu pracy czy nauki powraca w zacisze swego domu. Każdy marzy o chwili spokoju, wyciszenia, o kubku gorącej herbaty i spokojnym śnie w swoim łóżku. Czy jednak taki luksus jest nam zawsze dany? Czy zawsze mamy możliwość znaleźć we własnym domu komfort zasypiania, czy chociażby wyciszenia się? Niekoniecznie. Czasem obecność kogoś obcego, niezidentyfikowanego, ale wyczuwalnego i przesyconego złą energią, daje o sobie znać. Wywołuje to lęk, wręcz paraliżujący strach. Poznajcie dziś historię Kasi. Chcę się nią z wami podzielić, mając nadzieję, że wyrzucając swój lęk, uzewnętrzniając go, przestanie wreszcie się bać. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. Stara kamienica na obrzeżach dużego miasta w centralnej Polsce jest jedną z wielu podobnych do siebie. O każdej z nich można by opowiedzieć całkiem sporo. Kasia kilka lat temu w tym domu dostała mieszkanie po zmarłej babci. Prawdę mówiąc, spadek ten był nieoczekiwany, gdyż Katarzyna nigdy nie utrzymywała z babcią większych kontaktów. Ich wspólne relacje były delikatnie mówiąc ograniczone. Czasem jakiś telefon, rzadkie odwiedziny. Dlaczego? Babcia nie była zbyt uczuciową osobą. Przypominała raczej kobietę oschłą, surową, wymagającą. Nie była ciepłą, życzliwą staruszką. Wnuki z tego powodu niezbyt chętnie odwiedzały ją w mieszkaniu w starej kamienicy, bo i to mieszkanie, podobnie jak i jego właścicielka, było dziwne, straszne. Wysokie ściany, a na nich rodzinna galeria groźnie spoglądających przodków. Ich oczy sprawiały wrażenie, jakby patrzyły na żyjących. Czaiło się w nich coś dziwnego. Pokoje umeblowane w starym stylu. Komody, toaletki, stare sofy. To wnętrze przypominało dom z horroru raczej niż przytulne gniazdko. Kasia, wchodząc do mieszkania, czuła zawsze, jakby ktoś przenosił ją do innego świata. Nie sądziła jednak, że kiedyś przyjdzie jej tu zamieszkać, ale stało się. Śmierć babci, nieoczekiwany spadek. Fakt, można było z niego zrezygnować, ale Kasia była wtedy w trudnej sytuacji, na zakręcie swego życia, więc mieszkanie po babci było jak ratunek z nieba. Dziewczyna sądziła, że remont, wymiana mebli i ogólne odświeżenie tego miejsca powinny pomóc. Po załatwieniu formalności przyszedł czas na dogłębne oględziny i ustalenie listy najpotrzebniejszych napraw i generalny remont. Pierwsza noc w nowym mieszkaniu jest najważniejsza, a tę przyszło dziewczynie spędzić w oczekiwaniu na planowaną wczesnym rankiem wizytę ekipy remontowej, która zobowiązała się też za niewielkie pieniądze opróżnić mieszkanie ze starych mebli. Ledwo Kasia ułożyła się na niewygodnej sofie i zgasiła światło, poczuła niepokój. W mroku dostrzegła stary, bujany fotel. Ulubiony babci, jak zakołysał się delikatnie. Uznając, że to przewidzenie, zamknęła oczy. W tym momencie usłyszała huk. Zerwała się na równe nogi i pobiegła sprawdzić, co to. W dużym pokoju na podłodze leżał portret jakiegoś przodka. Szkło z szybki rozprysło się we wszystkich kierunkach. Kasia z bijącym mocno sercem posprzątała pobojowisko i postanowiła zaparzyć herbatę. Czuła się nieswojo. Zaczynała się bać, a przecież tu miała mieszkać. Nie mogła się bać. Gotując wodę, kątem oka dostrzegła czarny cień, który przemknął bokiem tuż obok niej. Dziewczyna poczuła też dziwny ziąb, który przeszedł jej po plecach. Tak jakby ktoś lodowatą ręką musnął ją po nich i po karku. Wszystko stało się jasne. W tym mieszkaniu ktoś był. Nie była to żywa istota, tylko duch. Pytanie, czy dobry, czy niekoniecznie. Według relacji Kasi dziś duch utrudnia wszystko, co planuje ona zrobić w mieszkaniu. Ekipa nie mogła wynieść mebli, ponieważ jeden z mężczyzn podczas wynoszenia ciężkiej komody uległ wypadkowi. Spadł ze schodów, a ciężki mebel przygniótł mu nogę. Nikt już nawet nie próbował wynosić mebli, gdyż ekipa stwierdziła, że pierwszy raz zdarzyło im się coś takiego i że ktoś mężczyźnie pomógł. Padło nawet słowo duch. Malowanie ścian i próba ich odświeżenia też nie przynoszą efektu. Spod świeżej farby cały czas wychodzą dziwne, rdzawe plamy. Ktoś powiedział, że to ślady po wodzie z jakiejś pękniętej rury.
Kasia myśli inaczej. Te plamy są jak wyblakłe ślady krwi. Próby powieszenia krzyża na ścianie, czego babcia nigdy nie akceptowała, zawsze kończą się tak samo. Nie wiadomo dlaczego, krzyż zawsze spada na podłogę. Do tych dziwnych zdarzeń dochodzą sny, które obecna właścicielka ma bardzo często. Są to sny, koszmary, demony, morderstwa, krew. To niemal conocne wizje. Ani w dzień, ani w nocy nie można mówić o spokoju. Zły duch, który zamieszkał w jej domu, zadomowił się na dobre. Skąd się wziął? Według tego, co udało się ustalić, w tym domu, w tym mieszkaniu, doszło dawno temu do zbrodni. W brutalny sposób zamordowano tu człowieka. To była jakaś zemsta za popełnione czyny. Gdy kilka lat później wprowadziła się tu pewna szczęśliwa rodzina, duch zamordowanego powrócił. To raczej pewne, bo coś w tej rodzinie zaczęło się psuć. Awantury, bijatyki, wyzwiska. Prawdopodobnie młoda właścicielka mieszkania, gdy mąż był w pracy, pod jego nieobecność wywoływała dla zabawy duchy. Przez przypadek obudziła demona. Małżeństwo kobiety się rozpadło. Wszyscy się wyprowadzili i wtedy to właśnie do mieszkania wprowadziła się babcia Kasi. Duch chyba i nią zawładnął, bo babcia z dnia na dzień stawała się coraz gorsza. Nikt nie umiał z nią wytrzymać. A dziś? Dziś to Katarzyna mieszka w mieszkaniu z duchem. Nie ma dokąd uciec. Jest w potrzasku. Nie może wyrzucić starych mebli, w których jest zła energia i tak naprawdę kilku z nich nawet otworzyć się nie da. Nie wiadomo, co skrywają. Kasia boi się o swoje zdrowie i życie. Niektórzy myślą, że zwariowała. Mało kto jej wierzy, a ona sama boi się o siebie. Boi się, że zły duch zapanuje i nad jej ciałem. Zmieni jej osobowość. Czy ktoś jest w stanie jej pomóc, skoro nawet ksiądz z pobliskiej parafii odmówił wsparcia? Czy Kasia ma szansę, by zacząć żyć normalnie? Co o tym myślisz?